Dzień dobry, szanowni mieszkańcy. Przed nami pierwszy kwietniowy wykład wiosennej edycji Akademii Bemowskiego Seniora. Dzisiaj poznamy ciekawostki jednej z siedzib królewskich. Pani Maria Kamińska wygłosi wykład pod tytułem Wilanów Królewski i Magnacki o dawnych mieszkańcach pałacu i współczesnych atrakcjach turystycznych. Za tydzień, 15 kwietnia, historyk sportu dr Robert Gawkowski przedstawi prezentację pod tytułem Z plecakiem po drugie RP, czyli podróże od Worochty po Juratę. Wszystkich serdecznie zapraszam i życzę dużo zdrowia. Pani Mario. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten dzisiejszy pochmurny dzień. Mam nadzieję, że po naszym spotkaniu zaświeci słońce, nawet w jego trakcie, ponieważ zapraszam Państwa do królewskiej siedziby króla Jana III Sobieskiego i jego żony Marysieńki, który to król obrał sobie słońce wzorem Ludwika XIV za symbol swoich rządów. Nie jest to przypadek, dlatego że często symbol solarny jest związany z władzą królewską. Podczas dzisiejszego wykładu postaram się zachęcić Państwa, żeby Wilanów odwiedzić. W sytuacji, jaka jest, nie możemy zwiedzać wnętrz, ale częściowo te wnętrza również Państwu zaprezentuję. Jest park wokół pałacu, który roi się od bogactwa znaczeń, metafor, i właściwie można do Wilanowa wracać powielokroć. I mam nadzieję, że ci z Państwa, może są takie osoby, które jeszcze tego miejsca nie odwiedziły, na pewno tego roku tam się zjawią. Ci, którzy to miejsce doskonale znają, mam nadzieję, że spędzą przyjemnie ten najbliższy czas. Właścicieli Wilanowa było wielu. Jan III Sobieski i Marysieńka rozsławili to miejsce, ale przed nim także w Wilanowie swój dwór budował pradziad Stanisława Leszczyńskiego. Nie został tutaj wymieniony, bo jest to tylko taka krótka ściągawka. Zwróćcie Państwo uwagę, ile nazwisk rodów arystokratycznych. Sobiescy to nie tylko Jan i Marysieńka, ale także dwaj synowie, którzy odziedziczyli pałac. Potem pałac został zakupiony przez Elżbietę Sieniawską, która przekazała swojej córce Zofii Czartoryskiej. Zygmunt August II Mocny nie był nigdy właścicielem pałacu. Mieszkał tutaj przez 3 lata w oparciu o umowę dzierżawy. Następna właścicielka Izabela Lubomirska to córka Zofii Czartoryskiej. Stanisław Kostka-Potocki i jego żona Aleksandra to kolejna para władająca Wilanowem. Aleksandra była córką Izabeli Lubomirskiej, ale pozwoliłam sobie wymienić Stanisława Kostkę-Potockiego, ponieważ była to postać dla Wilanowa w tamtych czasach kluczowa. Następnie syn Kostki-Potockiego i Aleksandry, Aleksander Potocki, potem wnuk Stanisława Kostki-Potockiego, August Potocki z żoną Aleksandrą i Branicy. Ostatni ród na Wilanowie, Magnacki. Krótka ściągawka, taka, która podpowie, jak wyglądały poszczególne etapy rozbudowy Pałacu Wilanowskiego. Kiedy dzisiaj stajemy przed pałacem, tuż przed bramą, którą za chwileczkę też Państwu pokażę na zdjęciu, wydaje nam się pałac dużym obiektem i że był taki zawsze. Otóż nie. Ten pierwszy etap budowy pałacu, to jest około 1680 roku, zakładał budowę dworu ziemiańskiego. Dwór z 4 alkierzami. Taki był zamysł Jana III Sobieskiego, który nie do końca lubił przebywać w gwarnym mieście,
w Warszawie, jeśli bywał na Zamku Królewskim, ale także w swoich fundacjach, czy też fundacjach jego żony, na przykład na Maryvillu, czyli to jest dzisiejszy plac teatralny, czy na Marymoncie. Bywał także u Kapucynów na ulicy Miodowej, czy u Sakramentek. To dwa kościoły z fundacji Sobieskich. Ale ten pierwszy budynek w Wilanowie to miała być budowla niewielkich rozmiarów, przypominająca szlachecki dwór. Był to też taki zamysł, żeby przypodobać się szlachcie, która wybrała go na króla. Bardzo szybko okazało się, że taki budynek nie wystarcza, zwłaszcza Marysieńce Sobieskiej. W budynku jest ciasno, w związku z tym zatrudnił architekta Augustyna Loccigo, który rozbudował ten dworek ziemiański o dwie boczne galerie zakończone wieżami. Te wieże uzwieńczenia mają takie attyki, tam są figury mus, które potem zostały przeniesione z kolei na attyki głównego korpusu. I podniesiono niejako budynek o jedno piętro. Trzeci etap przebudowy, czy też rozbudowy pałacu, to już czas, kiedy mamy dobudowane drugie piętro. Zwróćcie Państwo uwagę, że, nie wiem, czy ja tutaj mogę pokazywać, że główny korpus pałacu zyskuje drugie piętro i tutaj właśnie te posągi mus od strony frontowej, dziedzińca, od strony ogrodu, przeniesione z attyk wież. Na wieże nałożono piękne barokowe hełmy i zwieńczono je postaciami atlasa podtrzymującego niebo. Taki budynek można było już nazwać willą włoską, w nawiązaniu zresztą do tego drugiego etapu rozbudowy. I rzeczywiście tutaj wzory włoskich pałaców, takich willi włoskich, miały zastosowanie. Kolejnym właścicielem Wilanowa jest Aleksander i Konstanty, właściwie są dwaj bracia. Niestety Konstanty, który ma zająć się kontynuacją rozbudowy pałacu, bo zamysł był taki, żeby dobudować dwa boczne jeszcze skrzydła naprzeciwko wież, ten zamysł nie udaje się. Konstanty nie jest za bardzo zainteresowany, coraz bardziej popada taki marazm. Postanawia po 10 latach wyjechać do Rzymu. Po śmierci Jana Marysieńka po 2 latach opuszcza Wilanów i zamieszkuje w Rzymie. Aleksander udaje się do matki. Niestety po kilku latach towarzyszenia jej, tworzenia jej dworu, on organizuje dla niej koncerty muzyczne, występy muzyków, opery, ale niestety dosyć młodo umiera. Jedynym właścicielem pałacu zostaje Konstanty Sobieski i on się tym pałacem również nie zajmuje, ma zupełnie inne problemy na głowie, długi rosną, postanawia pałac sprzedać. Elżbieta Sieniawska dobudowuje te dwa boczne skrzydła, kupuje pałac, zatrudnia architekta Giovanniego Spazzo i można powiedzieć, że kontynuuje program dekoracji fasad zamierzony przez Sobieskiego. Dzisiaj, kiedy stoimy przed pałacem, mamy wrażenie jednolitej takiej dekoracji architektonicznej, niemniej jednak powstałej dziesięciolecia później. Mamy tutaj lata panowania, dlatego może też nie będę potem przywiązywać się bardzo mocno do konkretnych dat, ale warto jeszcze wspomnieć, że po Elżbiecie Sieniawskiej jej córka Izabela Lubomirska. To jest osoba, która również przebudowuje pałac, ale zasłynęła głównie z tego, że dobudowała jeszcze do skrzydła południowego pawilon, pawilon kąpielowy zwany łazienką. Był on pierwotnie parterowy, dopiero w późniejszym czasie podniesiony o jedno piętro. Każda z tych rodzin magnackich zostawia
swoje piętno, odciska swoje piętno na budowli pałacowej, na wnętrzach, ale także dotyczy to sztuki ogrodowej. Zapraszam teraz, przejdźmy dalej. Oczywiście wizerunki Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery d'Arquin na pewno Państwu znane. Obydwa portrety znajdują się w zbiorach wilanowskich, ale warto zwrócić uwagę na urodę tychże dwojga kochających się małżonków. Jan III przedstawiony tutaj opierający się o buławę na tle bitwy i Marysieńka ze swoją słynną różowym pudrem i porcelanową cerą. Słynęła z pięknej urody i każda szlachcianka chciała być taka jak ona. Te biedniejsze, które nie bardzo mogły pozwolić sobie na kosmetyki, podobno szczypały się w policzki albo smarowały je burakami, żeby właśnie taki efekt uzyskać. Opalenizna w tamtych czasach absolutnie nie była modna. Spacery w ogrodzie odbywały się wyłącznie pod parasolami, bądź też zresztą parasol, czyli ochrona przed słońcem, przed sol po łacinie słońce, ale także w cieniu alei. Obraz w sali białej, o której jeszcze powiem, przedstawiający Marię Ludwikę Gonzagę. Jest to królowa pochodzenia francuskiego, żona dwóch polskich królów. Władysława IV i Jana Kazimierza. Postanowiłam umieścić ją tutaj w tej prezentacji, dlatego że miała ogromny wpływ na życie Marysieńki Sobieskiej, w pewnym sensie także na Jana III, Jana Sobieskiego, który musiał najpierw zasłużyć na względy królowej, żeby zechciała zgodzić się na ten ślub. Maria Ludwika Gonzaga przybyła do Polski ze swoim dworem, do Gdańska. Wśród dwórek była także ochmistrzyni z małą córeczką, czyli Marią Kazimierą. Królowa wszystkie swoje piękne dwórki wydawała za mąż za polskich magnatów. W ten sposób budowała sobie stronnictwo polityczne, a Marysieńka była jej ulubienicą. W związku z tym plotki na dworze pojawiały się takie, że być może jest jej nieślubnym dzieckiem. Rzeczywiście odesłała ją najpierw do Francji, do sióstr zakonnych, ale już w wieku lat 16 postanowiła wydać za mąż za jednego z najpotężniejszych magnatów Rzeczypospolitej, Jana sobie pana Zamojskiego. Jan Sobieski poznaje Marysieńkę na dworze Marii Ludwiki Gonzagi. Pamiętajmy też, że Gonzaga poślubia po Władysławie IV Jana Kazimierza, jest też okres wojen ze Szwecją. Jan Sobieski z kilkoma innymi magnatami popiera króla Szwecji, w związku z tym mocno naraził się Marii Ludwice i jest ona mu bardzo niechętna. Szczęśliwie dla Jana i Marii, Jan sobie pan Zamojski ze względów różnych, być może także ze względu na hulaszcze życie i różnego rodzaju choroby, umiera i Marysieńka jako wdowa, nie dotrzymawszy zresztą terminu żałoby, poślubia Jana III. Nie będziemy może opowiadać o historii tej miłości, ale ślubów Sobieskiego i Marysieńki były trzy. Śluby były trzy, natomiast jest to ewenement w skali europejskiej w tamtych czasach. Raczej śluby zawierano z rozsądku, a nie z miłości. Sobieski chełpił się i tym chwalił, że ożenił się z Marysieńką z miłości. Początkowo para wyjechała do Francji, dopiero w momencie, kiedy okazało się, że Sobieski ma szansę być wybrany na króla, zdecydowali się na powrót do Warszawy, do Polski. Ale wróćmy do naszej rezydencji, bo nie chodzi o to, żeby opowiadać tutaj długie historie życia. Te możecie Państwo doczytać, ale żeby odwiedzić Wilanów.
Zajmiemy się dzisiaj najbliższym otoczeniem pałacu, chociaż same dobra wilanowskie rozciągały się aż za Jeziorko Wilanowskie do Morysina, ale także daleko jeszcze i na Mokotów i tak zwany Gucin-Gaj. My zajmiemy się pałacem i stoimy tuż przed bramą. Piękna reprezentacyjna brama zwieńczona dwiema postaciami Mars i Wenus, zwycięska z palmą, z gałązką palmową. Tutaj na dole mamy jeszcze dwa zwierzęta, niedźwiedź i pies jako symbole wierności i siły, ale także na samej bramie dekoracje, w których odnajdujemy panoplia, czyli elementy uzbrojenia, bardzo modne w okresie barokowym. Ta brama prowadzi na dziedziniec. Ten dziedziniec za czasów Jana III inaczej trochę wyglądał z drugiej strony. Dzisiaj stoimy przed owalnym dziedzińcem. Wyobraźmy sobie pałac za czasów Jana III. Najpierw nieduży budynek skupiający się w tym korpusie głównym. Następnie te dwie boczne galerie, w których widać elementy łuku triumfalnego. Warto zobaczyć i warto chwilę właśnie podelektować się tym porządkiem architektonicznym, który zawiera w sobie pewną harmonię, pewną symetrię. Ale nie zawsze pałac był taki duży, nie zawsze miał taki dziedziniec. Otóż dziedziniec był podwójny. On oczywiście wyodrębnił się z czasem, ale był taki paradny tuż przed samym wejściem do pałacu i dziedziniec gospodarczy, czyli mniej więcej w tym miejscu, w którym stoi osoba fotografująca pałac. Za czasów Sobieskiego wszystkie budynki gospodarcze były właśnie zbudowane wokół tego dziedzińca gospodarczego. Jeżeli Państwo kojarzycie obrazy Canaletta, to właśnie na tych obrazach też widać podwójny dziedziniec, mimo że pałac już jest rozbudowany. Może przejdźmy dalej. Zwróćcie Państwo uwagę właśnie na tą symetrię, o której powiedziałam. Pałac, zgodnie z ówczesną modą, podzielony został, mówimy tutaj o pałacu, ale może skupmy się na tej willi włoskiej, czyli czasy Sobieskiego, bo cały ten korpus główny, czyli mamy tutaj wejście do pałacu, ta część to akurat biblioteka, z tyłu jest kaplica, ale kaplica powstała dopiero w XIX wieku. Z tej strony z kolei mamy pomieszczenia należące do królowej. I drodzy Państwo, część południowa, czyli ta bardziej słoneczna pałacu, należała do króla, czyli tu mieszkał król. Część północna, północy patronuje księżyc, czyli symbol lunarny, związany z żeńską naturą i tu mieszkała kobieta, czyli Marysieńka. W pałacu były też dwie sypialnie i za chwileczkę pokażę ich wnętrza. Natomiast tutaj jeszcze chciałam zwrócić Państwa uwagę właśnie na dekoracje. Z prawej strony, z lewej strony, dla podkreślenia takich przejść, bo tutaj mamy te galerie ogrodowe tak zwane, tutaj nad oknami takie płaskorzeźby, takie, które no, przedstawiają w jazd triumfalny Jana III, akurat po stronie południowej, i drzwi. Te drzwi, drodzy Państwo, one prowadzą do galerii ogrodowej, z której było swobodne wyjście do ogrodów. Dzisiaj jest to niemożliwe, ale także ze względu na to, na te późniejsze przebudowy. Za czasów Jana III było tutaj swobodne wejście i przejście do ogrodów. Potem Państwu pokażę, jak to wygląda z tyłu, żeby sobie wyobrazić. Dzisiaj są tam po prostu okna. Nad wejściem do pałacu mamy dekoracje. Dwie famy unoszą napis. Łączą się z pokojem triumfy. Jest to napis w języku łacińskim. Nad pierwszym piętrem również widnieje kolejny napis. A może tutaj jeszcze.
Co Stare Miasto czciło, to Willa Nowa posiada. Takie było założenie Jana III Sobieskiego, żeby jego siedziba w Wilanowie odwoływała się do tradycji antycznych, ale one są połączone tutaj bardzo sprytnie z tradycjami chrześcijańskimi, bo to takie dwa źródła, do którego odnosi się dekoracja pałacu. Z jednej strony kultura judeo-chrześcijańska. Pamiętajmy, że Jan III Sobieski uchodził za obrońcę wiary chrześcijańskiej. A z drugiej strony barok w nawiązaniu jeszcze do renesansu rozmiłowany jest w antyku, więc tych odniesień antycznych jest tutaj bardzo, bardzo dużo. I nie koniec. Napis jeszcze jest nad oknami drugiego piętra. Tutaj nad tym dużym oknem jest słońce. Złote słońce, które rzuca też złote promienie na płótna podtrzymujące tarczę. Będzie jeszcze zbliżenie, więc będzie można to zobaczyć. Rozbłysło słońce na tarczach. Te tarcze to herb Jana III Sobieskiego, rodu Sobieskich. I też ma to głębokie znaczenie dla podkreślenia splendoru chwały Jana III. Ten splendor i chwałę podkreślają również płaskorzeźby, które znajdują się na fryzie nad pierwszym piętrem, ale także posągi mus. Z jednej strony, czyli od strony dziedzińca i od strony ogrodu, cztery posągi mus. Pamiętajmy, że najważniejszym bogiem, takim związanym z władzą, jest Apollo. Apollo, który jednak, który również patronuje muzą. I on się tutaj znajduje po stronie męskiej dekoracji. Również na fryzie jest Apollo, Bacchus i Mars jako symbole cech męskich. Po drugiej stronie, nad częścią, w której mieszka Marysieńka, z kolei jest Junona, Cerera i Venera, czyli znów te muzy, te boginki, które mówią o wierności, o pięknie i o płodności. Dobrze. Mamy ten korpus główny na podstawie modelu, który możecie też Państwo w Wilanowie oglądać, jeżeli ktoś już zwiedzał i pamięta, to taki model pałacu, zawsze się przy nim warto zatrzymać, żeby te poszczególne etapy rozbudowy sobie uzmysłowić. Tutaj widać dokładnie te cztery alkierze, które zostały jeszcze z tej pierwszego budynku, który stał się podstawą budowy najpierw dworu, potem willi włoskiej, w końcu pałacu. Podobno Sobieski, kiedy kupił pałac za 43 tysiące złotych i nie sam, bo w jego imieniu koniuszy wielki koronny, jego wielki przyjaciel Marek Matczyński był zobowiązany kupić, bo król nie mógł włości sam nabywać, jako król nie mógł się bogacić. Już wtedy w dokumentach było zapisane, że na wysokość metra były fundamenty właśnie takiego dworu poczynione. Ta sala uczt to jest ta trzecia przebudowa, póki jej nie było, uczty odbywały się w sali wielkiej, w sieni wielkiej, o której zaraz też powiem. Tutaj troszeczkę bliżej mamy właśnie to słońce, które otacza promieniami, rozbłyska promieniami na tych pustych tarczach. No też historycy sztuki zastanawiają się, czy właśnie ta tarcza nazywana Janiną powinna być takiego kształtu, czy innego, bo w nawiązaniu do rozbłysło słońce na tarczach doszukują się cytatu z księgi Machabeuszy, czyli jeszcze ze Starego Testamentu. Tutaj też widzimy te famy, które obwieszczają, że pokój i triumf w nawiązaniu do dekoracji bramy wjazdowej. I tu już kolejne, tak jak powiedziałam,
Junona, Celera i Venera, ale niżej mamy właśnie przedstawienia nawiązujące do zwycięskich bitew Jana III Sobieskiego. Tutaj ta lewa strona pałacu to bitwa pod Chocimiem, wyprawy na Czambuły Tatarskie oraz elekcja na króla Polski, ale mamy też po prawej stronie, a tutaj zbliżenia tych poszczególnych płaskorzeźb, mamy też koronację, tutaj nie będzie tego, ale koronację, wjazd koronacyjny do Krakowa, walka pod Wiedniem i walka pod Parkanami, czyli ta właściwie nawet może ważniejsza bitwa Jana III Sobieskiego. Do tych płaskorzeźb nawiąże potem Sieniawska, tworząc dekoracje bocznych skrzydeł pałacu. I znów warto tutaj znów zwrócić uwagę na ten element łuku triumfalnego, który jest zaszyty w kompozycji galerii ogrodowej. Nad wejściem medalion. Medalion przedstawiający Herkulesa. No, znów mamy tutaj odniesienie do siły. Herkules był jednym z takich najważniejszych bogów, który podkreślał siłę, męstwo, potęgę władcy. Tuż nad nim mamy właśnie wjazd Jana III w towarzystwie Put, które na wcześniejszym przedstawieniu nad oknem też mamy przygotowanie. Putta przygotowują, zrywają sobie gałązki palmowe, które służą właśnie takiemu powitaniu. I tu też zbliżenie. Nie ma właściwie przypadkowych elementów w dekoracji pałacu Wilanowskiego. I tu mamy z kolei dekorację nad częścią, w której mieszkała Marysieńka. Zazwyczaj już jest ten czas, że kwitną magnolie. W związku z tym te przedstawienia zazwyczaj są troszeczkę przykryte, ale można tutaj zobaczyć florę, która unosi się na obłokach w otoczeniu płód, które trzymają wieńce różane, też symbol miłości. Flora powróci nam w dekoracji plafonu w sypialni królowej. Nieco niżej znów uosobienie piękna, dobroci. No tutaj można mówić, że jest tu przedstawiona Dydona, która jest jakby przeciwstawiona Herkulesowi. Mamy ten pierwiastek żeński w dekoracji części północnej pałacu. No i też śpiewak Arion, który uratowany został przez delfiny, został przedstawiony. Tutaj można domyślać się, że chodzi o taką właściwość, że Marysieńka, ponieważ nie pochodziła z Polski, tylko z Francji, w Polsce właśnie została bardziej doceniona, bo została królową, tak jak Arion to ma symbolizować. On był wspaniałym śpiewakiem, jak Orfeusz, porównywany z Orfeuszem. Zbił wielką fortunę na Sycylii, chciał wracać do domu, ale okazało się, że jest problem, bo złoczyńcy czyhają na jego dobytek. W związku z tym postanowił zaczarować ich ostatni raz swoim śpiewem i zniknąć w nurtach morza. I tak uczynił, ale nie dane mu było zginąć, ponieważ uratowały go delfiny, za co zostały potem wyniesione na niebo jako gwiazdozbiór. Tych historii, proszę Państwa, w Wilanowie jest bardzo dużo i ja mitów nie będę opowiadać, tak jak nie będę opowiadać metamorfoz, które są jednym z elementów dekoracji elewacji frontowej pałacu. Tutaj mamy już od strony ogrodu nieco inna, lekka,
znów medaliony, w których znajdują się portrety Jana III Sobieskiego i Marii Sieńki. Zwróćcie Państwo uwagę, że od strony północnej są przedstawione także postacie żeńskie, od strony południowej, czyli symbol słońca, postacie męskie, na czele oczywiście z Janem III Sobieskim. Zwróćcie też Państwo uwagę, tutaj mamy dwie sybille, może mniej widoczne, które też odegrały ważną rolę w historii, w życiu Sobieskiego, przepowiadając jego zwycięstwa, ale tutaj mamy też pogoń litewską, która starczą Janina właśnie podąża, i po drugiej stronie mamy orła, nie jest on widoczny. Orzeł również jest dekorowany tarczą Sobieskiego Janina. Nad wejściem do pałacu, ono może nie jest tutaj tak bardzo widoczne, jeśli chodzi o architekturę, ale nad wejściem mamy na skórę lwa. I znów mówi się, że to jest taki genius Lotti Villanova, bo lew oznacza męstwo. Lew Lechistanu, tak był nazywany Sobieski, i motyw lwa pojawia się bardzo często także w dekoracjach rzeźb ogrodowych. Tutaj jedna z galerii jeszcze w czasie przebudowy dachu i pierwszego piętra, bo w tej chwili nadal w pałacu, mimo że jest zamknięty z uwagi na pandemię, ale trwa zmiana ekspozycji i remont, przede wszystkim remont pierwszego piętra. Tutaj mamy z kolei znów bardzo bogatą dekorację, w niszach posągi, to jest strona południowa. Tu zostały też przedstawione i południowa, i północna, one są również symetryczne. Dzieje Odyseusza wracającego do Itaki, czyli dzieło Homera, także tutaj ma swoje przedstawienie. Nie jest to jedyna, nie jest to jedyne dzieło starożytne, które znalazło swoje odzwierciedlenie w dekoracji fasad pałacu. Zwróćcie Państwo uwagę właśnie na te duże okna i kolumny, które są w obramieniu. To właśnie te swobodne wyjście do ogrodu tutaj następowało, czyli galerie tak zwane, dzisiaj mówimy północna, południowa, zależy z której strony, ale są to galerie tak zwane ogrodowe. Jedną z dekoracji, to jest takie nocne zdjęcie na fasadzie północnej, no, budzi taką ciekawość i zastanowienie, symbolizuje śmierć. Drodzy Państwo, to jest stara kobieta, która upuszcza, może nie jest tutaj tak bardzo widoczna, ale zachęcam, żeby wybrać się do Villanova, wypuszcza jakby ze swoich dłoni dziecko, tutaj symbol świata. To ma przypominać o tym, że ta idylla, ta barokowa idylla w Villanowie może mieć też swój koniec, czyli ten kontrast barokowy, pamiętaj o śmierci. Po drugiej stronie, nie mam tutaj zdjęcia, ale po drugiej stronie, analogicznie od strony, w której mieszkał król i ma tam swoje prywatne gabinety, znajduje się zegar zaprojektowany, zegar słoneczny na fasadzie budynku. Zwróćcie Państwo uwagę, spacerując, dlatego że jest to jeden z piękniejszych tego typu zegarów w Europie, jeden z najbardziej oryginalnych, więc zagraniczni turyści również go podziwiają. Nie mam go na zdjęciu, nie będę o nim opowiadać, ale warto, rozpoznacie po postaci Chronosa, starca z dużymi skrzydłami, który pochyla się ze gnomem, czyli z taką pałeczką, wskaźnikiem zegara słonecznego nad rozwiniętą płachtą, na której są znaki zodiaku. Znów ta piękna fasada. Drugie piętro. Drodzy Państwo, za czasów Jana III Sobieskiego był tutaj posąg Minerwy, czyli bogini mądrości, która też jakby podkreślała, kto rządzi Rzeczypospolitej i Rzeczypospolitą, ale też i jakiego władcy jest to siedziba. Niestety posąg ten, jak również popiersia naszej pary królewskiej, został zrabowany
Różne były tutaj historie Wilanowa, ale znajduje się w Petersburgu. Nie wrócił do nas. Drodzy Państwo, mamy to wejście główne do pałacu. Tutaj wchodzili goście i pierwsza sala, do której wchodzili, to była Sień Wielka, zwana też, przebudowana potem na tak zwany pokój wojny. Ona dzisiaj wygląda nieco inaczej, ale witał wszystkich król zwycięzca. Król na koniu, właśnie ten pomnik stał, witał wszystkich po wejściu do Sieni Wielkiej, z której ci, którzy przybyli do króla, kierowali się na prawo, ci, którzy przybyli do królowej, kierowali się na lewo. Dlaczego akurat przyjmowano gości w pałacu letnim? Wilanów był rezydencją letnią. Chociaż pod koniec życia król tak kochał to miejsce, że podobno wpadał także zimą. Natomiast chodziło o właśnie znów podkreślenie tego męstwa. I można tu opowiadać długo o tym pomniku. Zwróćcie Państwo uwagę, że lwia skóra to jest właśnie taki jakby czaprak, na którym siedzi Jan III Sobieski, ucharakteryzowany na może Aleksandra Wielkiego, na wojownika rzymskiego, w rzymskich sandałach, w karacenie. Na jego hełmie siedzi orzeł, znak, symbol Jowisza, najważniejszego boga Rzymian, ale także godło Polski. Jego koń, pałasz, pod kopytami tratuje właśnie dwie postaci w turbanach. Łatwo domyślamy się, o kogo chodzi. To jest właśnie ta Sień Wielka. I znów mamy taki element jakby łuku triumfalnego podkreślony przy przejściu do kolejnego pokoju. Sień Wielka znajduje się dokładnie na osi pałacu, po drugiej stronie pokój holenderski. I tutaj za czasów Jana III Sobieskiego, kiedy kazał sobie ten pomnik po Wiktorii Wiedeńskiej zbudować, miał on tutaj swoją lokalizację. Znalazł się w skrzydle południowym, w tym przejściu między skrzydłem, właściwie pod wieżą. W wieżach za czasów Sobieskiego były skarbce. To też warto to powiedzieć, ale przyniosła go tam najprawdopodobniej już Elżbieta Sieniawska, chociaż mówi się, że to za czasów Zofii Czartoryskiej i Augusta II. Sień Wielka, pokój wojny, tak jak powiedziałam, dzisiaj wygląda nieco inaczej, natomiast w czasach Sobieskiego był tu jeszcze ogromny plafon przedstawiający dzień i noc. Może już treści też nie będę opowiadać. Dzisiaj wygląda to w ten sposób. Mamy przepiękną sztukaterię, z której zachowały się cztery wiatry w narożnikach. Też wiatr, symbol władzy, ale też to był taki symbol, że ten król, który siedzi na tym koniu, zwyciężył Turków pod Wiedniem, ma taką wspaniałą siedzibę, może nawet zwyciężyć żywioły, bo rzeczywiście i żywioły zostały tutaj przedstawione. Nad oknem, tutaj nad drzwiami wejściowymi jest ogień, mamy też wodę i oczywiście powietrze, jeden z wiatrów. Sypialnie, ja muszę troszeczkę przyspieszyć. Sypialnie królewskie pełniły podwójną rolę. Nie tylko spano tutaj, ale także przyjmowano gości. Pokój taki paradny, stąd te sypialnie, łoża przypominają nam w pewnym sensie trony. Tutaj, gdzie jest więcej karmazynu i taka złota dekoracja na zaplecku, to sypialnie oczywiście króla i strusie pióra, które też majestat królewski podkreślają w jednym i w drugim przypadku. Te sypialnie, może tutaj nie widać tego, ale zawsze wprawiają w zakłopotanie. Dlaczego te łóżka były takie małe? Otóż spano wtedy trochę inaczej, półsiedząco. Król Jan III Sobieski też, mimo że nam się wydaje, kiedy oglądamy jego portrety, że był wysoki, mężny, doskonale zbudował też swoją legendę i był w tym bardzo dobry. I nie tylko widać to w dekoracjach Wilanowa, ale także jest postrzegany na zachodzie Europy jako jeden z najbardziej znanych
polski król. Tutaj mamy jego łoże i łoże Marysieńki. Może tutaj z tym elementem białym, takie delikatniejsze. Na nim leży kołdra, która została wyhaftowana współcześnie przez zespół chowciarek z Wilanowa na podstawie oryginalnej kołdry Marysieńki, która się zachowała i jest w Wilanowie. Jest w tej chwili, pałac jest zamknięty, ale czasowo jest eksponowana w tak zwanej galerii magazynowej. Nawet jeżeli ta galeria jest otwarta, to też nie zawsze ta kołdra jest eksponowana, ona jest w takiej szufladzie wysuwanej, ale warto powiedzieć, że taka właśnie ponad 300-letnia kołdra zachowała się. Tkaniny są bardzo trudne, jeśli chodzi o utrzymanie konserwatorskie. Natomiast warto właśnie powiedzieć, że te łoża pełniły również funkcję tronu, ponieważ były to takie sale audiencjonalne. Dlatego znajdują się też takie reprezentacyjne baldachimy. I tutaj jeszcze inne ujęcie. Oczywiście małżeństwo sypiało również razem, to zazwyczaj król odwiedzał królowe, przechadzając się przez pokój holenderski. I to, o czym powiedziałam na początku, że w sypialni królowej nie mogli przebywać mężczyźni inni poza królem i to samo odnosiło się także do sypialni króla. Dlatego, kiedy wchodzono do Sieni Wielkiej, męska część gości przechodziła na stronę prawą, żeńska na lewą. Wspólne spotkania były możliwe w pokoju holenderskim, czy potem w sali uczt. Tutaj zwróćcie Państwo też uwagę na dekoracje sufitów. One mają znaczenie, nie tylko plafony, które przedstawiają cztery pory roku, ale także te putta, hipokampy, czyli konie morskie, putta na delfinach, też symbol władzy królewskiej, ale także sfinksy w sypialni królowej. Ale może tym nie będziemy się zajmować, choć warto zwrócić uwagę, że elementy związane z uprawą roli życia wiejskiego były bardzo obecne w dekoracji pałacu. Król uważał się tak samo za wojownika, jak i za gospodarza, ziemianina. Tutaj fragment dekoracji sypialni króla. Mamy też takie tapiserie, one są po renowacji. Natomiast warto powiedzieć, że współczesny wystrój nawiązuje oczywiście do czasów Jana III Sobieskiego, bo kolejni właściciele zachowywali tę część pałacu w miarę nienaruszonym stanie, jakkolwiek przebudowy i zmiana dekoracji zdarzały się. Natomiast te tapiserie zostały położone w czasach Sieniawskiej, która odkupując pałac od Konstantego wykonała ogromną pracę renowacji. I o tym za chwileczkę powiem. Toaletka królowej. Może zdjęcie nie jest najlepsze, ale jest to oryginalny mebel należący do Marysieńki. Lustro w oprawie szyldletowej i cztery szkatuły. Marysieńka nie zostawiła tego w Wilanowie, wyjeżdżając do Rzymu, ponieważ wszystko to, co najcenniejsze, tuż po śmierci Jana, zostało zdeponowane w skarbcach. Można powiedzieć, że pałac został ogołocony z kosztowności. Dodatkowo, kiedy opuszczała Polskę, zabrała wszystko to, co jej się należało. Tak naprawdę to w obecności prymasa Radziejowskiego dopiero po chyba 10 miesiącach od śmierci Jana Sobieskiego spisano testament i podzielono ten majątek. Ale w takim razie w jaki sposób trafiło lustro do Wilanowa? Otóż jest to już działalność związana z kolekcjonerstwem, ale także zachowaniem pamięci o Sobieskich i tym miejscu realizowana przez Stanisława Kostkę Potockiego, który kupił na aukcji właśnie mebel należący do Marysieńki. I do dzisiaj może się ona przeglądać z sufitu. Dlaczego? Tutaj pokazuję też fragment baldachimu, ale także dekoracji ściennej. Tutaj mamy piękne sztukaterie, dużo złota.
ale też plafon. Cztery pory roku, te słynne cztery pory roku w Wilanowie odnoszą się do czterech najważniejszych pomieszczeń. Przed każdą sypialnią, czyli tym pokojem audiencjonalnym, powiedzmy, była też tak zwana antychambra, czyli poczekalnia, przedpokój. Po stronie króla mamy przedstawienie zimy w antychambrze i lata w sypialni, natomiast u królowej w sypialni króluje wiosna. Marysieńka wielokrotnie była przedstawiana na portretach, ale także swojemu malarzowi. Trzeba podkreślić, że Jan III Sobieski stworzył pierwszą akademię malarstwa w Polsce. Zatrudnił kilku malarzy, między innymi także malował dla niego Michelangelo Palloni, ale także właśnie Jerzy Lauter Szymonowicz Siemiginowski, który studiował w Rzymie. Ufundował Sobieski dla niego stypendium. Ten postanowił, odwdzięczał mu się właśnie malując obrazy, ale także te piękne plafony wilanowskie, słynne plafony wilanowskie. Flora, główna postać tutaj unosząca się nad obłokami, rozsypuje znów róże, podają te róże w koszu, jakby podczas świąt florystycznych są takie, odbywały się takie, rozrzuca tak, jakby rozrzucała miłość na poddanych, roztaczając tym samym opiekę. Tutaj mamy też dwa wiatry, Zefir i Boreasz. Ten Boreasz to jest ten, który chłodny wiatr. Wiosną raczej powinien, no wieje też Zefir, ale to jest wiatr, który no w końcu zdobył dzięki Flory, ona mu pozwala na swoje odkryte plecy dmuchać. Zwróćcie Państwo uwagę lekkim powiewem, co widać po tym unoszącym się szalu. Zwróćcie też Państwo uwagę, że na tych plafonach też zawsze będą znaki zodiaku odpowiadające każdej porze roku. Może trochę przyspieszę. Mamy każdy z tych plafonów, to jest osobna historia i właściwie mogłyby być każdy mit przytoczony dotyczący Ajaxa, Adonisa, czy Hiacynta, Narcyza. Osobną lekcją mitologii, niemniej jednak tutaj pokazuje, ile znaczeń mieści w sobie właśnie taki jeden plafon. No, oczywiście wszystkie kwiaty, które rozkwitają wiosną, są też jaskółki na tym plafonie, które tę wiosnę zapowiadają. I dlatego ten plafon wybrałam, że to jest ta pora roku, jak Państwo wybierzecie się do parku, to spotkacie już kwitnące żonkile, ale także rośliny cebulkowe kiełkujące, no i oczywiście krokusy. Można też w Wilanowie spotkać, jeżeli tylko wrócimy do sytuacji, że pałac będzie otwarty, no być może już w innym rygorze, ale jest wiele atrakcji, które dyrekcja pałacu zapełnia w ramach Dni Wilanowa, ale przede wszystkim imieniny króla Jana się odbywają, czy też po prostu w weekendy przebieramy się w stroje z epoki i są też w pałacu statyści, którzy mogą opowiedzieć na przykład, jak wyglądała kuchnia staropolska, czy też jak leczono w dawnych czasach, bądź też podpatrzeć w tym wypadku toaletę królowej, jak się gotowała, bo tak wtedy mówiono. Zupę się ważyło, a kobiety się gotowały do wyjścia, spędzając długie godziny przed lustrem. To jest właśnie ta antychambra, czyli antykamera przed sypialnią królowej. Dosyć ponure zdjęcie. To jest pomieszczenie, w którym na suficie jest jesień, Pomona i Vertumnus. Kolejna historia miłosna, zakończona szczęśliwie, ale też mnóstwo pomarańczy wije się na tych girlandach, także na samym plafonie. I jest to takie mrugnięcie okiem do tych, którzy wiedzieli, że w listach Jana III Sobieskiego do Marysieńki pomarańcze funkcjonowały jako wyznanie
miłosne, ponieważ para ta, zanim Marysieńka została wdową, wymieniała ze sobą pełne erotyzmu i namiętne listy. Dzięki temu wiemy, że Jan Sobieski miał talent literacki, niewątpliwie trzeba to podkreślić, ale też używano różnego rodzaju kodów. Mąż Marysieńki był nazywany na przykład fujarą albo makrelą, ale też bardziej poetycko nazywali siebie Jan i Marysieńka wzorem bohaterów bardzo popularnej powieści, romansu XVII-wiecznego Astrea. I tak Marysieńka była jutrzenką, a Jan III na przykład jesienią. I tutaj te przedstawienia prac na roli, cytaty z Georgik Wergiliusza, również łacińskie, znów symetria i w przedpokoju przed sypialnią króla, w przedpokoju przed sypialnią królowej są cytaty nawiązujące do prac wykonywanych na roli w danej porze roku. No, drzewka pomarańczowe cieszą się niesławnącą popularnością w Wilanowie. Latem wystawiane są prawdziwe w donicach. Oczywiście nie są przechowywane w oranżerii, która do tego służyła w czasach Jana i zresztą znajdowała się w innym miejscu niż ta, którą dzisiaj Państwo oglądacie. Zimą podczas Królewskiego Ogrodu Światła mamy też sztuczne drzewka pomarańczowe, bo no, w Wilanowie bez pomarańczy, której kosze w listach posyłał Sobieski, nie mogąc jej bezpośrednio wyznać miłości, jest po prostu ich bardzo dużo. Tutaj fragment ogrodu i jest taka rabata nawiązująca do ogrodu warzywnego Sobieskiego. No już nie będzie czasu, żeby to wszystko naświetlić, ale drodzy Państwo, ogród za czasów Jana III Sobieskiego był, wszystko to było bardziej skumulowane, czyli ten folwark, jednocześnie ogród warzywny. Mniej więcej w tym miejscu, gdzie tutaj Państwo widzicie, tu za murem już jest kościół i to jest przejście w kierunku oranżerii, więc zazwyczaj tutaj można spotkać jakieś warzywa, jakieś słoneczniki, rozmaryn i inne. Dwaj synowie odziedziczyli Wilanów. To jest fragment jednego dużego obrazu, który właśnie przed sypialnią królowej jest prezentowany w Wilanowie. Marysieńka i jej dzieci. Może już tutaj wiele szczegółów z jej życia macierzyńskiego nie będę opowiadać, ale była dużo więcej razy w ciąży ze swoim pierwszym małżonkiem. 4 razy żadne dziecko nie przeżyło. Niestety wtedy poziom higieny nie był zbyt wysoki i wiele dzieci umierało. Jeżeli ktoś nie dożył 2-3 lat, to znaczy dożył 2-3 lata, to miał szansę na przeżycie. Tutaj mamy właśnie małego Jasia przy piersi bogini ziemi, Gaja, ale to jest znów Marysieńka, tak jak była Florą, tak tutaj jest Gają. I dzieci, które dożyły wieku dorosłego. Teresa Kunegunda, zwana Pupusieńką, Konstanty i Aleksander. Aleksander w tej niebieskiej szacie, bardzo do królowy podobny, nazywany przez nią minionkiem z języka francuskiego, minion, czyli pieszczoszek. Ale to są dwaj dziedzice Wilanowa. Ten w takiej zielonej szacie, Konstanty. Drodzy Państwo, król, wojownik, król, ziemianin, ale król uczony również. Nasz król znał kilka języków obcych, mówił także w języku tureckim, co wzbudzało pewien niepokój na dworze wiedeńskim. Tutaj pozwoliłam sobie tylko pokazać, jak bogaty był program dekoracji Biblioteki Królewskiej. Ponad 7 tysięcy woluminów się w niej znajdowało. Pod koniec życia przewiózł król do Żółkwi, do swojego rodowego gniazda. Był prawnukiem Stefana Żółkiewskiego, przypomnijmy.
i Żółkiew była chyba jedną z ulubionych jego siedzib. Natomiast tutaj utworzył gabinet, ale została dekoracja na suficie. Dwa duże tonda, które symbolizują teologię i filozofię. Tu akurat mamy teologię z tym płomykiem Ducha Świętego, ale wokół tond bardzo bogaty jeszcze program dekoracji. Zwróćcie Państwo uwagę, mamy tutaj takie w takich medalionach przedstawicieli różnych dziedzin nauki. Dwie postaci, jedna z czasów starożytnych, druga z czasów nowożytnych, bardziej współczesnych. Podłoga, tak jak sufit jest oryginalny, tak w Bibliotece Królewskiej oryginalna jest także podłoga z zastosowanym efektem iluzji barokowej. Jest to na pewno element, który warto zawsze podkreślić. Jakkolwiek tuż obok biblioteki Augustowa Potocka, czyli ostatnia Potocka na Wilanowie w XIX wieku, w miejscu klatki schodowej, na której król według legendy zasłabł i potem zmarł, stworzyła kaplicę, więc bezpośrednio do biblioteki dzisiaj przylega kaplica. A w bibliotece znajdują się też dwa oryginalne obrazy przedstawiające parę królewską, portrety konne, zwieńczone herbami. Tutaj mamy herb rodu d'Arquin i tarczę Sobieskiego. Tutaj poniżej mamy wieko instrumentu, na którym grywała Marysieńka Sobieska. Otrzymała go w darze od cesarzowej austriackiej, w darze jako prezent ślubny, więc też mamy możliwość obcować w pałacu bezpośrednio z przedmiotami, obrazami, które należały do naszej pary królewskiej. Kolejni właściciele Wilanowa, o czym już powiedziałam, tutaj no nie ma czasu, żeby opowiadać o wszystkim, ale zachęcam Państwa do odwiedzania tego miejsca, ale także na naszej stronie internetowej w Muzeum Pałacu Wilanowie jest mnóstwo informacji i ciekawostek na temat poszczególnych dzieł, poszczególnych obrazów, ale i także osób, także historie dzieci Sobieskich, także Tereski Kunegundy są bardzo ciekawe. Elżbieta Sieniawska. Mówi się o niej, nawet wyszła niedawno taka książka, Królowa bez korony. Rzeczywiście osoba, która no jest też, ta jej aparycja przedstawiona na tym portrecie, osoba, która w ciągu 10 lat zrobiła generalny remont w Wilanowie, doprowadziła, można powiedzieć, do stanu świetności. To miejsce po tym, kiedy zaczynało popadać już w zasadzie w dewastację, odkupiwszy ją od Konstantego. Dobrze. Sieniawska była córką Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Miała też inne włości, między innymi Lubomirski. To jest tylko część założenia, ten kościół na Czerniakowie, jak Państwo też zmierzacie do Wilanowa. To jest barokowy kościół, budowany jeszcze w czasach w XVII wieku przez Tylmana z Gameren. Analogicznie jak kościół Sakramentek na Nowym Mieście, który podczas zawieruchy II wojny światowej nie ocalał. Ten ocalał, dlatego jest to unikalny zabytek i też podłoga, w której zastosowano iluzję. Ale jest w dużo gorszym stanie niż ta w pałacu w Wilanowie. Ona jest bardzo, ma mnóstwo wgłębień. To jest kościół, w którym Stanisław Herakliusz Lubomirski został również pochowany. Jest wspaniały ołtarz, niedawno odnowiony w ramach projektu warszawskich konserwacji. Znajdują się też tutaj relikwie świętego Antoniego Padewskiego. Czwarty etap rozbudowy pałacu to jest właśnie Sieniawska i te boczne skrzydła. Już o tym wcześniej powiedziałam, więc tutaj tylko przewinę
slajdy. Mamy też oczywiście herby, herb Janina, ale także tutaj Szczeniawa, była wcześniej Lubomirskich, natomiast tutaj mamy Pilawa, herb Potockich nad wejściami bocznych skrzydeł. No, drodzy Państwo, właściciele Wilanowa, ci już późniejsi, również hołdowali takim alegorycznym przedstawieniom, i swoje cnoty, wszystkie oczywiście pozytywne, przedstawili w niszach właśnie jako takie posągi. Jest ich 16. W każdej z, na każdym skrzydle 8. Nad tymi posągami są także metamorfozy Owidiusza, czyli ilustracje do księgi Metamorfoz. Każda osobna historia za tym się kryje. Tutaj mamy widok od strony północnej z taką neorenesansową galeryjką. W czasach Stanisława Kostki Potockiego to niestety, ale wyglądało zupełnie inaczej. Mieliśmy tam taką gotycką galerię i za chwileczkę też Państwu to pokażę. To już jest przebudowa Potockich, natomiast od strony południowej znów mamy skrzydło, które, no tutaj z tej strony jest ta sala biała i już apartamenty marszałkowej Lubomirskiej, łącznie z dzisiaj, tak jakbyśmy zwiedzili tak zwaną drugą trasę, łącznie z łazienką, czyli dodatkowym pawilonem kąpielowym, który został dobudowany. Tutaj mamy we fragmencie ten budynek. Sala uczt na ostatnim piętrze została potem przebudowana najpierw przez Sieniawską i potem ostatecznie przez Potockich. Tutaj mieściła się biblioteka Stanisława Kostki Potockiego i jego brata Ignacego Potockiego. Ci dwaj rodzeni bracia mieli za żony rodzone siostry. Te małżeństwa zaaranżowała błękitna markiza i zaraz o tym powiem. Tutaj na razie możemy tylko zobaczyć właśnie dekoracje. Troszeczkę jest sala zacieniona. Podczas wystawy była udostępniana. Zazwyczaj jest to przestrzeń edukacyjna, pokryta freskami. Sieniawska oddaje pałac Zofii Czartoryskiej. Ona najpierw wychodzi za Denhofa, potem za Augusta Czartoryskiego. Tutaj w takim stroju, który przypomina trochę strój męski. August II Mocny dzierżawi pałac przez 3 lata. To jest dzierżawa dożywotnia, ale umiera po tych 3 latach, więc pałac wraca do Czartoryskiej. Czartoryska zaczyna przebudowę i tak naprawdę August II Mocny te przebudowy pałacu jest zobowiązany dokończyć, chociaż mówi się, że to on był inicjatorem. Nie może nic więcej zrobić, jeżeli nie uzyska zgody na piśmie od Czartoryskiej, która w tym czasie zamieniła się z nim jakby na pałace, bo mieszka w Pałacu Błękitnym na ulicy Senatorskiej. August II Mocny marzył, żeby Wilanów kupić od Sobieskich, ale potem od Sieniawskiej, ale nie było to możliwe z uwagi na to, że no, tu był konflikt interesów politycznych. Jakub Sobieski był przecież pasowany, czy też Sobieskim marzyło się zbudowanie monarchii, ale Jakub Sobieski niestety walkę o tron w Polsce przegrał, bo też i nie był tak wybitnym politykiem jak jego ojciec. Sala biała, znajdują się tutaj portrety monarchów. Najwyższa sala w Wilanowie. Za czasów właśnie Augusta II Mocnego dokończono przebudowy, odbywały się tutaj bale i do dzisiaj takie funkcje pełni, zwłaszcza podczas koncertów muzyki dawnej. Zwróćcie Państwo też uwagę, tu jest taki balkon z inicjałami Stanisław Augustus Rex, czyli August Król. W ten sposób August II Mocny też zostawił po sobie pamiątkę. Portret Stanisława Kostki Potockiego to jeden z najpiękniejszych i najcenniejszych obrazów w Wilanowie.
i za chwileczkę też będziemy mogli na niego spojrzeć. To właśnie to skrzydło południowe pałacu, już przebudowane też za czasów Potockich, jeśli chodzi o tę część ogrodową i fontannę, która tutaj z zakładów Mintera się pojawiła, też XIX wiek. Tutaj z góry na ogród Różany, bo tak ten ogród też został nazwany i tak funkcjonuje, chociaż latem nasadzenia bywają różne, to głównie dominują róże. To przygotowanie też do ogrodu świateł, widok z pierwszego piętra. Pokój holenderski to kolejna zmiana Augusta II. Na plafonie kazał sobie przedstawić swojemu nadwornemu artyście apoteozę rządów saskich, Rzeczpospolita za rządów Sasów. Tutaj nie mamy takiej możliwości, ale jest tu przedstawiona iluzja barokowa, kiedy przesuwamy się, patrząc jeden punkt na budynek symbolizujący gmach Rzeczypospolitej, ten budynek mamy wrażenie, że porusza się razem z nami, ale musimy być wewnątrz tego pomieszczenia. Holenderski pokój nazwę swoją wziął od dzieł Holendrów tutaj eksponowanych. Dzieła te przywiózł Jan III Sobieski ze swojej podróży, jaką odbył tuż po skończeniu Akademii Krakowskiej, czyli Grand Voyage, odbył ją wtedy ze swoim bratem Markiem. Obrazy holenderskie nadal tutaj wiszą, między innymi z Madonna z Dzieciątkiem z warsztatu Rubensa. Tutaj fragment tego malowidła iluzjonistycznego. Izabela Lubomirska, zwana Błękitną Markizą, czy też Księżną Marszałkową, odziedziczyła chyba temperament po babce, czyli po Elżbiecie Sieniawskiej, ponieważ może nie była tak postawną kobietą, raczej drobną, to miała bardzo silny charakter. Dla Wilanowa zrobiła bardzo dużo, jeśli chodzi o przebudowę, to tutaj właśnie mamy po prawej stronie budynek, ten pawilon kąpielowy, w którym znajduje się oczywiście taki pokój do pracy. To była osoba, która jedna z najbogatszych kobiet w Europie. Miała podobno klucze, no, o ile to jest prawdą, ale jest to prawdopodobne, do ponad 100 zamków i pałaców w całej Rzeczypospolitej, ale mieszkała też w Paryżu długi czas. Ostatecznie zmarła w Wiedniu, dokąd się wyprowadziła, ale z Wilanowem była związana właśnie przez przebudowę i stworzenie tutaj takiego pawilonu kąpielowego, poprzedzonego przed pokojem. Tutaj akurat mamy złotą sypialnię z taką czekoladnicą, też bardzo ciekawy serwis. Złota sypialnia, no i oczywiście główny pawilon kąpielowy, gdzie mamy również wannę. No, słynne były to jej kąpiele. Praktycznie codziennie zażywała kąpieli, sprowadziła nawet z Turcji specjalną służącą, która te kąpiele przygotowywała, a kąpała się z dodatkiem na przykład łusek winogron, by tylko o tym wspomnieć. Ona zasłużyła się również dla Wilanowa tym, że założyła tutaj i szkołę, i przede wszystkim szpital. Dbała o higienę podczas porodów. Zakładała też w swoich włościach piorunochrony. I była naprawdę osobą taką przedsiębiorczą, natomiast w stosunku co do swoich córek podobno stosowała raczej taki zimny wychów. Sama dożyła bardzo sędziwego wieku. I to są właśnie te dwie córki. Z prawej strony Aleksandra, która została wydana za mąż za Stanisława Kostkę Potockiego, i to jest para, która dziedziczy Wilanów. Tutaj mamy Stanisław Kostka Potocki, po drugiej stronie jej siostra, nad nią portret jej męża Ignacego Potockiego. Natomiast tutaj mamy Zofię Czartoryską, czyli ich czyli córkę Sieniawskiej i jej męża Augusta Czartoryskiego. To jest przedpokój w tych apartamentach księżnej Lubomirskiej, które można zwiedzać oczywiście w sprzyjających okolicznościach. Portrety Potockich. Stanisław Kostka Potocki na pięknym portrecie Jacques'a
Louis Davida, francuskiego malarza. Też ciekawa legenda jest z tym portretem związana. Wrócił do nas w ramach rewindykacji. Tutaj mamy Aleksandra Potockiego i jego córkę Natalię niżej. Z kolei kolejny portret to małżeństwo August Potocki i jego żona Aleksandra, nazywana potem Augustową Potocką, czyli ostatnia para Potockich na Wilanowie. Ona przeżyła męża o 25 lat i również kontynuowała tutaj przebudowy, właśnie tą między innymi kaplicę, ale też podniesienie na przykład łazienki o pierwsze piętro. Sporo też rzeczy takich, które być może niekoniecznie były fortunne dla samego pałacu, ale może już przejdźmy dalej. Właśnie Stanisław Kostka Potocki. Osoba, która utworzyła w Wilanowie w 1805 roku pierwsze Muzeum Sztuki. Oczywiście było też w Puławach, ale tam było bardziej muzeum ukierunkowane pod kątem pamiątek historycznych, narodowych. Tutaj było to pierwsze Muzeum Sztuki. Minister oświecenia publicznego i wyznań religijnych, pierwszy polski archeolog, opracował pierwszy w języku polskim podręcznik historii sztuki w oparciu o przekład z niemieckiego, Winckelmann, polski o sztuce dawnych, uzupełniając o swoje obserwacje. Jako archeolog wyjeżdżał na prace badawcze na południe Europy i stamtąd przywoził swoje zbiory. Do dziś można je oglądać. To jest właśnie ten pawilon od strony północnej, taki pawilon gotycki, który został także właśnie zbudowany za czasów Stanisława Kostki-Potockiego pod kątem tego, żeby przechowywać tutaj zbiory. Kolekcjoner to też słowo klucz, ponieważ kolekcjonował nie tylko obrazy, ale również gemmy czy właśnie sztukę starożytnych. No tu już jest późniejsza przebudowa, właśnie zlikwidowano ten gotycki charakter pawilonu, zastępując właśnie takim neorenesansowym. Tutaj zwróćcie też Państwo uwagę, spacerując od strony południowej, przepraszam, północnej, że znajdują się na tej elewacji herby wszystkich rodów magnackich, które w Wilanowie były właścicielami. To jest fragment też kolekcji, która została zaaranżowana też już przez Augustową Potocką, ale na bazie kolekcji przedmiotów przywożonych z Chin. Jest ich bardzo wiele. Już Jan III Sobieski posiadał chińskie wazy, więc na pierwszym piętrze skrzydła południowego właśnie pokoje chińskie i pokoje myśliwskie w ramach tej drugiej trasy można oglądać. Wszystkim wstęp wolny, cunctis patet ingressus, to jest właśnie napis, który został przez wnuka Stanisława Kostkę Potockiego, Stanisława Kostki Potockiego, umieszczony w podłodze, w przejściu między takim gabinetem przed galerią, który kiedyś należał do pomieszczeń Marysięgi. No w tej chwili jest zaaranżowany i w XIX wieku został zaaranżowany już na galerię i dalej mieściła się też taka galeria obrazów. Nie mam tutaj zdjęcia, ale właśnie ta galeria ogrodowa była zamieniona w galerię obrazów i tu z jednej i z drugiej strony archiwalne zdjęcia to pokazują. Tutaj fragmenty jeszcze przed renowacją fresków Michelangelo Palloniego, które znajdują się w galeriach ogrodowych, a przedstawiają kolejną historię miłosną, Amor i Psyche. W nawiązaniu, oczywiście Sobieski kazał ją tutaj Palloniemu namalować, w nawiązaniu do jego własnej historii uczuć do Marysieńki, która na początku nie była tak oczywista ze swoim happy endem. Gabinet etruski też powstał w drugiej połowie wieku XIX, ale znajdują się tutaj eksponaty należące właśnie do kolekcji Potockich. Zwróćcie też Państwo uwagę, tutaj wspaniałe dekoracje. To jest część wieży północnej. No, wśród różnych
przedmiotów cennych dzieł sztuki znajduje się też Bozzetto Mojżesza wykonane w pracowni samego Michała Anioła, które zostało zakupione przez Stanisława Kostkę Potockiego. Może na temat samej kolekcji też nie będziemy tutaj dużo mówić. Wiele obrazów wróciło do Wilanowa, jakkolwiek w czasie II wojny światowej one były zapakowane i spoczęły w piwnicach. Natomiast no, Niemcy tutaj w osobie i Hansa Franka, ale też specjalnego takiego delegowanego historyka sztuki, osoby upoważnionej, umocowanej bardzo mocno w Generalnym Gubernatorstwie, po prostu chciało najcenniejsze obrazy wywieźć. I to się potem działo, wywożono je na Śląsk. Między innymi Łukasza Kranacha, tutaj mamy po prawej stronie dwa jego obrazy. Sufity w tej części, tutaj mówimy o skrzydle północnym, które zostało zamienione przez Potockich na właśnie galerię zwaną muzeum z tym różem pompejańskim charakterystycznym dla wnętrz muzealnych i charakterystycznym sposobem prezentacji obrazów, czyli tak właśnie w taki sposób, jakbyśmy chcieli wypełnić całą ścianę. Taka była po prostu moda, ale też brakowało miejsca. W przejściu do pawilonu, takiego pomieszczenia, które nazywa się Galerią Krajobrazu, znajdujemy też piękny portal z rzeźbą jednego z też bardzo znanych i ważnych architektów, Lorenzo Bernini. Tych znaczeń na suficie jest bardzo dużo i może tych wnętrz wszystkich Państwu nie o to chodziło, żeby je pokazywać i wskazywać różnice. Niemniej jednak daje się zauważyć zmianę w dekoracji związaną z duchem epoki, ale także z upodobaniami właścicieli. To jest zdjęcie pokazujące ekspozycję w pokojach, ostatnich pokojach skrzydła północnego przed zmianą, ponieważ wiele osób, zwłaszcza starszych, pyta o łóżko, w którym nocował de Gaulle. Znana anegdotka, że no nie, ponieważ był bardzo wysoki, marszałek Francji był bardzo wysoki, w związku z tym trzeba było specjalne łóżko zamówić. To jest sypialnia pana, ale rzeczywiście przez lata po II wojnie światowej te apartamenty były do dyspozycji ministerstwa i Urzędu Rady Ministrów. W związku z tym oficjalne wizyty się tutaj odbywały, a całe zaplecze takie gospodarcze, łącznie z toaletami, które są ukryte tutaj akurat w ścianie, znajdowało się pod pałacem. Współcześnie ta sama sala jest zaaranżowana inaczej i znajduje się część ekspozycji tak zwane starożytności ze zbiorów Stanisława Kostki-Potockiego, tutaj ze starożytnej Grecji, ale także pamiątki i kolekcje z Egiptu, właśnie w tej niszy, w której stało kiedyś łóżko. Zupełnie inny charakter dekoracji sufitów, też tutaj lubomirscy. Ksawery Branicki i jego syn Adam Branicki to kolejni właściciele Wilanowa. Ja polecam też Państwu książkę pani Anny Branickiej-Wolskiej, ostatniej Branickiej. Miałam szczęśliwe życie, ale jest też piękna książka, Listy niewysłane. O życiu właśnie w Wilanowie. Branicy jeszcze tutaj podczas wybuchu II wojny światowej w Wilanowie mieszkali. Przed wojną, no tutaj znana jest też sprawa, że Wilanów był już zadłużony, były problemy finansowe, ale może nie jest to temat, już nie będziemy go tutaj rozwijać. Wejdźmy do ogrodu, altana,
Ławka szeptów. Zachęcam Państwa, żebyście wykonali eksperyment, stojąc tutaj na osi pośrodku, wypowiadając słowa, doznajemy tego efektu odbijania się dźwięku i mamy bardzo takie, jak w katedrach na przykład, na kopułach możemy, stojąc kilkadziesiąt metrów dalej, słyszeć z naprzeciwka głos. Tak tutaj mamy odbicie głosu. Tak, te ławki miały zastosowanie takie do spotkań w odpowiedniej odległości, tak żeby się dobrze też słyszeć. Dwaj piewcy życia Zielskiego, Jan Kochanowski i Franciszek Karpiński, zdobią ten Gaj Akademosa, bo tak ta część parku się nazywa. Tu wielka oranżeria, już również wiek XIX, natomiast tutaj, gdzie stoją te duże donice, były wykopaliska też realizowane, archeologiczne, jeszcze 2 lata temu bodajże, i odkopano szkielety dzieci, ponieważ jest to teren, gdzie znajdował się dawny cmentarz parafialny. Dzisiaj mamy kościół według tutaj też Potockich, ale on został wybudowany na kolejnym, jeszcze wcześniej był barokowy, a jeszcze wcześniej był drewniany i wokół niego był cmentarz. Potem cmentarz przeniesiono, ten wilanowski przeniesiono, w związku z tym być może nie dokonano wszystkich ekshumacji. Przebudowa oranżerii to też jest kolejny element już za czasów małżeństwa Potockich. Dom lekarza i lazaret. Tutaj mamy też elementy dekoracji nawiązujące do sztuki ogrodowej, wykonywane współcześnie, specjalnie dla Wilanowa, oryginalne. W części parku możemy pójść na północ, możemy pójść na południe i zawsze znajdziemy coś ciekawego. Tutaj na północy znajduje się taki park angielski z elementami właśnie architektury altany chińskiej, która też za czasów Stanisława Kostki Potockiego powstała. Dalej Kostka Potocki, to wnętrze tej altany, usypał działalnię Bobrów, usypał sztuczną wyspę, zbudował most, taki rzymski most, po to, żeby móc przejść na drugą stronę, gdzie z kolei został też ustawiony pomnik bitwy raszyńskiej dla upamiętnienia osoby, która również poległa i tam w Wilanowie została raniona śmiertelnie. Jezioro Wilanowskie, pompownia, która doprowadzała w początkowym okresie wodę do pałacu, do fontan przypałacowych, które znajdowały się na murze oporowym. Kajaki sugerują, że można uprawiać tutaj sport i rzeczywiście po drugiej stronie również tam, gdzie już tereny Morysina, historycznie należące do Wilanowa, ale znajdujące się pod w tej chwili SGGW. I Wilanów stara się o to, żeby historycznie przywrócić i uatrakcyjnić ten teren. Też jedna z ciekawych rzeczy w czasie spaceru, można zwrócić uwagę na poziom wody Wisły, która w poszczególnych latach pod pałac dochodziła, stąd był ten problem też z zalewaniem tej groty, którą też zaraz Państwu pokażę. Po drugiej stronie mnóstwo rybaków, którzy w jeziorku Wilanowskim łowią ryby. Tutaj mamy ten słynny mur oporowy, dekorowany muszlami, fontannami. Tu fontanna również była, też niektórzy być może pamiętają, ale została zdemontowana w ramach takiego projektu, żeby zdejmować te elementy socrealistyczne, które się pojawiły po II wojnie światowej, na przykład takie jak asfalt, ale fontanna ta została zdemontowana, tak samo jak ta sprzed dziedzińca pałacowego. No i grota, która jest tutaj w czasie Sobieskiego, grota podobno była wypełniona stalaktytami, stalagmitami, tak miała sugerować prawdziwą grotę. No dzisiaj wygląda to w ten sposób i na razie nie będzie zapewne renowacji, ale jest zabezpieczona
i przed wilgocią. Cztery etapy miłości to też za czasów Sieniawskiej pojawiały się rzeźby alegoryczne w ogrodzie. Już może o tych ogrodach nie będę też dużo opowiadać, ale Sobieski z kolei wypełnił ogród takimi postaciami złoconymi, więc też oczywiście alegoryczne, ale nawiązujące do mitologii. Dzisiaj takie można jeszcze spotkać w ogrodzie dolnym czy górnym. No tutaj mamy te cztery etapy miłości. Od razu powiem, że są to rzeźby wykonane współcześnie, w nawiązaniu do tych barokowych, które zostały schowane, zabezpieczone przed działaniami atmosferycznymi w pawilonie rzeźby. No i tutaj mamy drugą część parku od strony południowej. Dla Stanisława Kostki, dla Stanisławowi Kostce hrabiemu Potockiemu, jego żona wystawiła właśnie taki monument. Tutaj z kolei Aleksander, syn Stanisława Kostki Potockiego, swoim rodzicom rok po śmierci ojca w 1822 bodajże roku wystawił taki piękny neogotycki nagrobek, więc jak się Państwo zbliżacie do Wilanowa, to po lewej stronie między kościołem a główną aleją jest właśnie ten piękny neogotycki nagrobek. Sam kościół w Wilanowie to też dzieło Marconiego, właściwie można mówić o klanie Marconi, bo Henryk, potem jeszcze był Leander i Władysław. To też dzieło Potockich. Tutaj z prawej strony jest kaplica, w której znajdują się epitafia związane właśnie z Branickimi, z Potockimi. I pamiątkowy też napis. Wnętrze kościoła, też Augustowa Potocka, otrzymawszy od papieża kolumnę, która ma ponad 5000 lat, postanowiła zrobić z niej taki użytek, że pocięła w krążkę, oczywiście nie sama, zleciła to swoim architektom i mamy w ten sposób piękną posadzkę. W pałacu w Wilanowie również jedną z tych jej, poza kaplicą, jest też właśnie takie małe lapidarium, czyli wydzielenie części galerii ogrodowej po to, żeby zaprezentować fragmenty rzeźb starożytnych. I tam podłoga również nawiązuje do tej kolumny. No, może młodszych zainteresuje taka atrakcja w Wilanowie, w kościele, podczas prac remontowych. Znaleziono kość mamuta, która już od lat tutaj wisi. Jeżeli ktoś nie był, to warto zajrzeć po prawej stronie nawy głównej. Jak dojść do pawilonu rzeźby? Bo niewiele osób tam trafia, nie wiedząc też, że znajdują się tu właśnie oryginały przywiezione do Wilanowa z Dolnego Śląska tuż po II wojnie światowej, dlatego że rzeźby ogrodowe w zasadzie były splądrowane. Sama Izabela Lubomirska, czyli Błękitna Markiza, bała się bardzo powstania kościuszkowskiego, więc też ogołociła pałac, wyjeżdżając do Łańcuta, ale ogród chyba najbardziej ucierpiał. Rzeźby, które można tutaj oglądać, ale także krótkie informacje, dotyczą także właśnie Morysina. Jeżeli Państwo będziecie wybierać się do Wilanowa, to myślę, że warto zarezerwować przynajmniej pół dnia, a może nawet cały dzień, żeby poza spacerem w parku, w ogrodach wilanowskich, wokół pałacu, być może odbyć też spacer nieco dłuższy do Morysina, który jest naturalnym przedłożeniem osi pałacu w Wilanowie. Znajduje się tam taka malownicza aleja wierzb. Ale niestety na samym terenie są już ruiny. Tu znane nam już są nasze putta przedstawiające cztery etapy miłości. Tutaj mamy wilka w owczej skórze, tak to można kolokwialnie nazwać, ale mamy też właśnie muzy z attyki, z fasady pałacowej oraz popiersia cesarzy rzymskich. To są oryginalne rzeźby.
Oczywiście wokół pałacu znajdują się też inne budynki, stajnie, powozownie, ale także Kordegarda i dawna kuchnia pałacowa. Dzisiaj Kordegarda to pomieszczenia administracyjne. Różne działy mają tutaj swoją siedzibę, także dyrekcja. Została odnowiona pięknie dawna kuchnia. Również odbywają się tutaj zajęcia edukacyjne oraz niektóre działy administracji. Powozownie, stajnie i w innym miejscu były za czasów Sobieskiego. Te ostatnie to już za czasów Potockich. Ale też warto powiedzieć o Muzeum Plakatów. W 1968 roku zostało utworzone w Wilanowie za sprawą i za dyrekcji profesora Stanisława Lorenza. Wilanów wtedy był pod zarządem Muzeum Narodowego. Muzeum Plakatu to pierwsza tego typu placówka na świecie, jaka powstała w tamtych czasach. No, blisko 55 tysięcy prac przechowuje. Nie będzie otwarte do końca tego roku. Planowany jest remont, więc trzeba się liczyć, że w tym roku jeszcze muzeum nie zaprezentuje nam kolejnej wystawy. A zachęcam, bo jest to niesamowita, zawsze jest to niesamowita przygoda intelektualna, chociaż muzeum mieści się właśnie w budynkach dawnej powozowni. Tutaj mamy też kolejne przestrzenie edukacyjne, ale jest też bardzo ciekawie zaaranżowane. Oczywiście restauracja Wilanów, tu na wprost kościoła świętej Anny, w dawnej karczmie wilanowskiej. Kuźnia, nie mam tutaj zdjęcia, ale też na pewno wszystkim Państwu znana, po prawej stronie od kościoła, po wyjściu z kościoła. Dawna kuźnia, ale zaaranżowana na nowoczesną restaurację, chętnie odwiedzaną przez wiele osób ze świata kultury, polityki, przez celebrytów. Jest też taka też ścianka, na której znajdują się zdjęcia znanych osób. Tutaj fragment jeszcze dekoracji, które już w zasadzie powinny być rozebrane. Takie pergole mają nawiązywać, świetlne pergole nawiązywać do tych, które były za czasów Marysieńki, kiedy ona spacerowała, wychodząc bezpośrednio z pałacu, właśnie zażywając świeżego powietrza i zażywając cienia, bo przed słońcem należało się raczej skryć. Ostatnie zdjęcie, na którym widać klon zwyczajny. To jest takie nowe drzewo posadzone obok obumarłego, po którym został pień, posadzone przez powstańców warszawskich w 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego wspólnie z dyrekcją Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego i pensjonariuszami Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich. Była taka akcja. Niestety z uwagi na to, że ogród jest ogrodem zabytkowym, nie ma tutaj żadnej tabliczki, ale warto pamiętać, że powstańcy, niektórzy już odeszli od nas, zostawili po sobie taki właśnie ślad, niejako symbolicznie nawiązując do króla ogrodnika, który z upodobaniem podobno również sadził drzewa. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli są pytania, to spróbuję na nie odpowiedzieć, ale ponieważ już troszeczkę przeciągnęłam to nasze spotkanie, temat jest ogromny i właściwie ledwie tylko dotknęłam poszczególnych zagadnień. Zachęcam Państwa do szukania informacji na stronie Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego. Na tej stronie znajduje się pasaż wiedzy, mnóstwo informacji, mnóstwo ciekawostek o mieszkańcach pałacu, ale o poszczególnych artystach, dziełach i eksponatach. Także bardzo ciekawe informacje publikowane są na Facebooku Muzeum Króla Jana III, więc jeżeli jesteście Państwo użytkownikami tego medium, to również zachęcam. Zawsze warto mieć kontakt z muzeum właśnie taki online. Dzieje się tam mnóstwo rzeczy. W najbliższy weekend będzie uruchamiany chyba kurs pszczelarski.
Muzeum posiada również własną taką kuchnię mieszczącą się w willi Intracie, gdzie odbywają się warsztaty kulinarne. Podczas tych warsztatów można wysłuchać części historycznej, ale co najważniejsze, samemu przygotować według staropolskiej receptury danie, które potem można skosztować. Ta kuchnia też ma swój własny ogródek, taki, który również można zobaczyć, jakie rośliny w czasach Jana III Sobieskiego uprawiano. Nie mówiłam tutaj o holenderni, o tej części południowej parku, a też warto się tam wybrać wzdłuż potoku Służewieckiego. No i oczywiście Morysi. Pałac w Wilanowie nieustannie inspiruje do tego, żeby ciągle poszukiwać i zdobywać wiedzę nie tylko o sztuce, ale także o mieszkańcach. Ja dzisiaj Państwu może nie powiedziałam aż tak dużo, ale mam nadzieję, że zachęciłam do tego, żeby pojechać do Wilanowa na spacer. Dziękuję Państwu. Teraz będzie przerwa i po przerwie wrócimy ewentualnie, jeżeli będą jakieś pytania. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Temat jest ogromny i mam nadzieję, że wybaczycie mi Państwo, że trwał nieco dłużej niż planowaliśmy, ale to tylko pokazuje, że jest to niezmierzona inspiracja Wilanów, Muzeum Pałacu Króla Jana III. Zapraszam serdecznie, odwiedzajcie nas.